Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy przez szybką poradę od Babo o tym, jak przerywać Twoje workflow, czyli sekwencję działań, która dzieje się automatycznie. Po co coś takiego zrobić? Na przykład, masz aplikację, w której sprzedajesz rzeczy. Twój użytkownik już zarejestrował się, wypełnił swój adres, wybrał rzeczy do koszyka, zapłacił i teraz trzeba zrobić mu tylko wysyłkę, wysłać rzeczy do niego. I chcesz mieć pewność, żeby wszystkie elementy miały miejsce. Więc jak masz takie workflow, możesz na przykład przerwać je, bo coś nie jest spełnione, coś nie jest zrobione. Jak coś takiego zrobić? Zobacz. Zróbmy sobie jakiś workflow, więc tutaj sobie klikniemy w przycisk i jak sobie klikniemy w przycisk, to wyślemy na przykład confirmation mail do naszego użytkownika. I coś takiego chcemy zrobić tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest na przykład zalogowany. Więc jeśli nasz użytkownik nie będzie zalogowany, to chcielibyśmy przerwać nasze workflow. Po prostu jak kliknie w ten przycisk i on nie jest zalogowany, to od razu przerwij i nic nie rób. Nie wykonuj kolejnych akcji. To jest oczywiście przykład. Ty możesz zastosować to w całkiem innych rzeczach. Ja chcę ci po prostu pokazać tę akcję, która brzmi... Terminate this workflow. Jak coś takiego stanie się, to wtedy przerywasz swoje wykonanie. Możesz to zrobić jako krok drugi, jako krok ostatni, trzeci, piąty, pierwszy, gdziekolwiek. Więc na przykład może to być krok właśnie pierwszy. Tutaj sprawdzisz sobie, że jeśli current user isn't logged in, albo na przykład is logged out, czyli nasz użytkownik nie jest zalogowany, to przerwi to workflow. A jeżeli będzie zalogowany, to on sobie normalnie przejdzie i dostanie tego confirmation maila. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!